Konferencja dzisiejsza została zwołana w związku z podpisaniem umowy pomiędzy KGHM Miedziowej Spółki i SPS Chrobry o wzajemnej współpracy oraz sponsoringu naszej drużyny pierwszoligowej. Siatkarze SPS-u Chrobry Głogów od kilkunastu lat występują w rozgrywkach na szczeblu centralnym. Kilka lat na poziomie drugiej ligi, a ostatnie 5 lat na zapleczu Plus Ligi, czyli Tauron pierwszej ligi. Notabene Plus Liga, najlepsza liga na świecie, uważana przez fachowców. Oczywiście nasza drużyna przynosi chlubę nie tylko dla naszego miasta, ale także regionu i lokalnej społeczności, a przede wszystkim też i naszych kibiców. Oczywiście występy na tym szczeblu rozgrywek wiążą się z dużymi nakładami finansowymi. Do tej pory zdecydowanej większości te koszty pokrywała gmina miejska Głogów. Ale też i zarząd SPS-u swoimi działaniami starał się pozyskać innych drobnych, ale niezmiernie ważnych sponsorów. Od kilku lat także Fundacja KGHM wspierała nasz klub. Jednak wszystkie te środki pozyskane w ten sposób ledwo starczały na pokrycie kosztów działalności klubu. Zarząd SPS-u, zdając sobie sprawę, że należy szukać mocnego sponsora, który chciałby pomóc naszemu klubowi, rozpoczął kilka miesięcy temu rozmowy z KGHM, dużym, mocnym i naszym lokalnym pracodawcą, na temat możliwości sponsoru w ramach sponsora strategicznego. Jak Państwo widzicie, dzisiejsza konferencja jest efektem pozytywnego zakończenia tych rozmów. Chciałbym przy tej okazji podziękować w imieniu zarządu SPS wszystkim osobom, którzy przyczynili się do efektu końcowego, jakim jest podpisanie umowy. Szczególne podziękowania należą się panu posłowi Wojciechowi Zubowskiemu, którego zaangażowanie i pomoc chcielibyśmy docenić i doceniamy, ale także tym wszystkim przedstawicielom KGHM, którzy brali udział w rozmowach i negocjacjach. Mamy nadzieję, że podpisana umowa sponsoru będzie podstawą stabilności funkcjonowania naszego klubu i pozwoli naszej drużynie z satysfakcją i dumą nosić logo KGHM-u na swoich koszulkach, koncentrując się na osiągnięciu dobrego wyniku sportowego. Chciałbym z satysfakcją poinformować, że od sezonu 2023-2024 klub SPS Chrobry w wyniku podpisanej umowy zmienia swoją nazwę na KGHM SPS Chrobry Głogów. Tyle wstępu z mojej strony i pozwólcie Państwo, że w tej chwili poproszę o zabranie głosu pana prezesa KGHM, pana Mateusza Wodejko. Bez mikrofonu. Tak. Szanowni Państwo, bardzo mi miło wziąć udział w tej konferencji, w tej uroczystości, ponieważ my co zasady jako KGHM Polska Miedź S.A. jesteśmy istotnym sponsorem w polskim sporcie. Jesteśmy sponsorem zarówno drużyn sportowych, jesteśmy sponsorem poszczególnych zawodników w ramach programu Miedziane Rywalizacje. Jesteśmy też sponsorem takich wydarzeń jak chociażby ostatnie Tour de Pologne, które przejeżdżało przez Zagłębie Miedziowe. Natomiast tutaj ta nasza dzisiejsza umowa cieszy szczególnie, bo po pierwsze stajemy się sponsorem tytularnym, tak, to o czym mówił pan prezes klubu, teraz pełna nazwa będzie zawierała w sobie też tą część KGHM-ową, co jest zgodne z naszą polityką sponsoringową dotyczącą zespołów, to, że staramy się podkreślać to, że KGHM jest stabilnym sponsorem, angażuje się w kluby Zagłębia Miedziowego, stąd ten dodatek KGHM. A ponadto, proszę Państwa, wiadomo, że po pierwsze Zagłębie Miedziowe, Głogów, miejsce, gdzie znajduje się Huta Głogów, jeden z naszych największych oddziałów, szczególnie istotny w ramach naszego ciągu technologicznego, gdzie Głogów, gdzie mieszka wielu naszych pracowników, gdzie mieszka wielu naszych kontrahentów, rodzin pracowników,
To dla nas szczególnie cenne, że możemy sponsorować zespół z tego miejsca, z tego miasta. Po drugie, sport zespołowy. Tak, no, sport i biznes łączą się w sposób oczywisty. Wyzwania, realizacja wyzwań, stawianie sobie ambitnych celów, to oczywiście łączy, a zespołowość, o której mówimy w siatkówce, no, jest szczególnie też istotna zarówno w biznesie, jak i w takim rodzaju działalności, jak prowadzi KGHM. No bo co zasady, co można osiągnąć w biznesie bez wspólnej pracy, bez zespołowości, bez stawiania sobie wspólnych celów, bez wspólnych ambicji. A w przypadku KGHM, w przypadku górnictwa, w przypadku hutnictwa, zespołowość jest podstawą właśnie, jak powiedziałem, no, tej ambicji, wspólnych celów, ale też wspólnej odpowiedzialności za drugą osobę. A po trzecie, siatkówka, czyli w zasadzie no, nasz kluczowy sport w Polsce, narodowa dyscyplina, piękna dyscyplina, gdzie są te sukcesy, gdzie jak powiedział pan prezes, Plusliga jest tym prawdopodobnie najlepszą ligą siatkarską na świecie. Zatem tym bardziej cieszy zawarcie tej umowy, cieszy, że wiążemy się na dłużej tytularnie z zespołem z Głogowa. I szanowni państwo, chciałem podziękować zarządowi klubu, chciałem podziękować panu posłowi Wojciechowi Sobuskiemu za tą dobrą współpracę, za wypracowanie porozumienia, za animację tego porozumienia, za to, że no, wspólnie będziemy przez kolejny rok i to jest, no, cieszy, jest to istotne. Także w imieniu zarządu KGHM Polska mieć jeszcze raz podziękowania i liczymy na dobrą współpracę. Dziękuję. Może panie pośle, jeszcze pan zabierze parę głos. Panowie prezesi, szanowni państwo, no, podstawową rolą parlamentarzysty jest stanowienie prawa, ale czasami pełnimy też funkcję, rolę odźwiernych. Pozwalamy uchylić nieco szerzej pewne drzwi, zwiększyć szansę na pozytywną realizację pewnego przedsięwzięcia i bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy świadkami właśnie takiego wydarzenia, bo to, o czym dzisiaj mówimy, to jest temat, który pojawił się w naszych rozmowach z członkami zarządu SPS-u jeszcze w ubiegłym roku. Tutaj szczególnie intensywnie te rozmowy i w ubiegłym roku, ale przede wszystkim w tym roku miały miejsce z udziałem pana prezesa Pawlusia. Cieszę się bardzo, szanowni państwo, że KGHM, który przecież jest najważniejszą spółką w naszym regionie, spółką bardzo mocno widoczną na gospodarczej mapie kraju, naszego regionu, zwiększa tą swoją siłę oddziaływania również w tym aspekcie społecznym i w tym aspekcie sportowym. Cieszę bardzo to, że jest to spółka, która no, nie waha się wspierać naszego głogowskiego sportu. Dziękuję bardzo panu prezesowi i pozostałym członkom zarządu KGHM-u również za zrozumienie i odpowiedź na te potrzeby ze strony głogowskiego SPS-u. I czegoż mi pozostaje, szanowni państwo, życzyć jak najlepszych wyników naszym siatkarzom i tego, by za kilka lat, kiedy być może pan, panie prezesie, spotka gdzieś na innym kontynencie, bo KGHM jest przecież spółką międzykontynentalną, osobę, tak, spoza KGHM-u, by wiedział, że ta osoba, że KGHM to jest firma, która jest znana z tego, że produkuje miedź, produkuje srebro, złoto, ale przede wszystkim jest sponsorem głogowskiego SPS-u. I tego i panu, i naszym siatkarzom życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim jeszcze, proszę państwa, oddam wam jako medium głos, to poproszę jeszcze pana prezesa o... Chciałbym tutaj podziękować zarządowi KGHM-u, takim... I panu Wojciechowi Zubowskiemu. takim drobnym podziękowaniem. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy za umożliwienie sponsorowania. Liczymy, że współpraca będzie przebiegała owocnie. Dziękuję. Dziękuję jeszcze sukcesów. Wysoka w tabeli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I teraz proszę, oddajmy głos dziennikarzom i mediom. Proszę bardzo. No i tak, oczywiście umowa będzie podpisana, ale jakie będą z tego rozliczenia finansowe? Ile rocznie będzie i z jakim budżetem startujecie w ten sezon? Panie prezesie. Jak się różni od ubiegłorocznego? Powiem, no, jeżeli chodzi o budżet na ten sezon, no to różni się znacznie, ponieważ KGHM no, w sposób znaczący nam pomoże. Liczymy oczywiście na innych sponsorów, liczymy też na gminę miejską, liczymy na, tak jak tutaj kolega wcześniej mówił, na drobnych sponsorów, którzy nam
sumarycznie bardzo mocno też pomagają. Natomiast zastrzyk finansowy zgodnie z umową z KGHM-em jest znaczący i mam nadzieję, że to nam pomoże na przede wszystkim stabilizacji. Bo to jest najważniejsze, że nie będziemy musieli za kilka miesięcy poszukiwać znowu gdzieś pieniędzy i liczyć na to, że i bać się o to, że będziemy musieli na przykład przestać uczestniczyć w rozgrywkach. Czy może pan kwotę wymienić? Ja myślę, że my nie jesteśmy zobowiązani tutaj, jak gdyby mając swoich... Proszę? Rząd. Pan prezes może powiedzieć. Nie, szanowni państwo, prawda jest taka, że no my zgodnie z naszą polityką zasady nie ujawniamy kwot, nie ujawniamy. Także no nie możemy specjalnie o konkretnych warunkach niestety się opowiadać. Ja może dopowiem w ten sposób, że jeżeli ta umowa, która obowiązuje z KGHM-em, plus to, co powiedział tutaj prezes, dodatkowe środki, pozwoli nam to swobodnie zrealizować nasz plan na cały sezon, czyli do maja przyszłego roku. Na jaki okres jest umowa? Na rok? Na rok. W ubiegłym roku jaki mieliście budżet, panie prezesie? Bo to już chyba jest jawne. Ogólny budżet mieścił się w granicach 600 tysięcy. A teraz dobijemy do miliona? Ja widzę, że państwo nas ciągniecie za język, więc powiemy, że KGHM głęboko sięgnął do kieszeni i reszta już niech będzie, reszta niech będzie tajemnicą. Znaczy, szanowni państwo, skonkludujmy, że w ten sposób, że umowa jest korzystna i dla klubu, i dla nas jest korzystna, bo że tak powiem, jesteśmy w nazwie klubu. W związku z tym jest to no, pewna istotna zmiana dla klubu. Państwo jako media wiecie o wartości medialnej i ta wartość medialna klubu na pewno poprzez to wzrośnie. I to, że jesteśmy też reklamą dla naszych partnerów, sponsorów, no, jest też pewną wartością. I my nawzajem sobie świadczymy, ta umowa jest nie tylko jednostronną, jest to wzajemnie siebie wspomagamy, promujemy i to jest naszym celem. A celem osiąganym poprzez nasze wyniki sportowe. Znaczy dzięki tym pieniądzom będzie można wzmocnić skład, bo w sumie cała drużyna została wymieniona praktycznie. Odeszła. Czy już macie tą nową drużynę, panie prezesie? Mamy nową drużynę. W ciągu najbliższych kilku dni na naszych mediach społecznościowych będzie prezentacja nowych zawodników. Nie chciałbym w tej chwili wymieniać z imienia nazwiska, bo to no, popsuje trochę efekt, który zamierzamy osiągnąć na naszych mediach społecznościowych. To są transfery, czy też własny wychów? Generalnie transfery. Jakie plany macie, jeśli w związku z tym nowym sezonem siatkarskim drużyna będzie mocniejsza, liczycie wyżej niż 9 miejsce, jeśli pan dobrze mówi? Tak, tak. W zeszłym sezonie był to najlepszy nasz wynik, jeżeli chodzi o pierwszą ligę. Liczymy na osiągnięcie co najmniej takiego samego wyniku. Proszę, wspaniała radiolka do pana prezesa KGHM-u. W nazwie piłkarze ręcznik Chrobrego mają już KGHM, teraz siatkarze SPS-u Chrobry. Mówi się nieoficjalnie, że również inne zespoły z regionu będą miały sponsora tytułowego w postaci miedziowej spółki. Czy faktycznie tak będzie, że w najbliższych dniach też inne zespoły z Lubina, z Polkowic, może z Głogowa ktoś jeszcze też będzie podpisywał umowę o współpracy właśnie z Polską Miedzią? Znaczy już teraz my sponsorujemy duży zakres zespołów, tak, no bo jest to siatkówka, bo jest to piłka ręczna, bo jest to koszykówka, chociażby, no, jeżeli pan wspomniał o Polkowicach, tak, to zespół koszykarski kobiet z Polkowic, bardzo tytułowany zespół, więc ten no i oczywiście piłka nożna, powiem, tak. Natomiast, no przykro mi, ale no, nie mogę ujawniać tego typu informacji, no. Także, natomiast oczywiście, jak widzicie państwo, jesteśmy bardzo aktywni, jeżeli chodzi o sponsorowanie zespołów Zagłębia Miedziowego. To może inaczej, bo to, że KGHM wspiera zespoły z regionu, to wiemy, tylko czy jeszcze w którejś z drużyn pojawi się sponsor tytularny właśnie KGHM? Nie konkretnie, tylko czy się pojawi? Nie chcę uprzedzać faktów, znaczy no,
tak powiem, zobaczymy, natomiast jeszcze raz chciałem potwierdzić, że to, co w tym roku robimy, jest szczególnie istotne, dlatego że rzeczywiście wydaje się, że te warunki sponsorskie dla klubów Zagłębia Miedziowego są dobre na najbliższy sezon.